Już teraz dziękuję za oprawę mszy świętej, że wraz właśnie już z siostrami przygotowali tą oprawę, śpiewali pięknie kolędę. Chciałoby się powiedzieć, zapraszamy Was na każdą niedzielę, ale wiem, że no, jest to niemożliwe. Tym bardziej, że coraz częściej już Miłosza możemy zobaczyć w telewizji. Dlatego myślę, że ta kariera rozpoczyna się, rozkręca powoli. Myślę, że będzie znana na całym świecie. Już jest znana, a co będzie jeszcze w przyszłości? Także ja dziękuję bardzo Miłoszowi za
występ. Z tego, co słyszałem, to już dłuższy czas ćwiczę, tak? 6 lat, dobrze pamiętam, gdzieś tam 6 lat. W tej chwili 12 czy 13 już, 12 lat. 12 lat, czyli pół swojego życia poświęcił na ćwiczenie, na nagranie. Jak ktoś na przykład, to nie na przykład jakiś, zobaczy coś fajnego, co umie fajnie robić, co mu sprawia przyjemność, zawsze warto spróbować się na przykład nauczyć czegoś, albo zacząć coś zrobić fajnego i wtedy może być z tego coś fajnego. Oczywiście jak się też trzeba trochę czasu na to poświęcić, ale ja zachęcam, że jak komuś się coś spodoba i coś komuś wychodzi fajnego, no właśnie na przykład granie na akordeonie, to zawsze warto spróbować i może się komuś spodobać i może zacząć grać. Jak, od czego się to zaczęło? No, 6 lat temu, jak to mój było? Mój tata grał na akordeonie też i on mi pokazał ten instrument i mi się właśnie spodobał i zacząłem grać na nim 6 lat. Początki były trudne? Nie, znaczy początki zawsze są trudne, ale już teraz tak trudno nie jest. No, mam kilka sukcesów na konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich. Ostatnim moim sukcesem największym było zwycięstwo Virtuosos o 4+. Też moim sukcesem jest to, że w maju będę mógł zagrać w Carnegie Hall w Nowym Jorku za sprawą konkursu American Prodigy. Thank you.